Hejka moi drodzy, dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga z zawodów. Tym razem są to zawody w Lesznie, tak więc zapraszam Was do oglądania i lecimy. Okay, więc ja te buty już wyczyściłam szczotką i biorę teraz sobie pastę nową ściającą i będę je smarować. I w międzyczasie chciałabym tylko... Zaraz się nowa, bo ta druga została w stajni, więc a butów nie chcę brać tym razem do stajni, no bo po prostu bez sensu. I chciałam Wam przy okazji tego pastowania powiedzieć tylko, że rano byłam u Lili, bo dzisiaj przypominam, że jest czwartek, więc byłam rano u Lili, żeby Pani ją ogoliła. Jestem mega zadowolona. Tutaj macie zdjęcia, które już były wcześniej na Instagramie. No i co? No i za chwilę będę jechać do stajni i widzimy się już tak naprawdę w stajni. Kucyk ma już na sobie ochraniaczki, oczywiście ma siodełko, wszystko, różowy czapraczek dzisiaj. No i tutaj umyłam właśnie w czwartek Lili nóżki. Zobaczcie, jakie ładne, czyściutkie skarpetki. Okej, więc jedziemy dziewiąte w pierwszym konkursie, czyli mini LLC, a w LLC, czyli tutaj, jedziemy... Aha, szóste. No to spoko w sumie w miarę. Myślę, że jest okej. Okej, więc ja właśnie wstałam. Nie wiem, która jest godzina, coś koło 7.40. Dobra, więc jestem już ubrana. Mam tutaj spodnie, oczywiście wszystko. Bluza. Jestem już uczesana, tłam kokainę. Co, Lilu? Ojej, bo ona chce iść do boksu. Lilu nie jest gotowa. Właśnie miała tutaj zaplatany ogonek, żeby można było założyć wszystko. Dereczka tutaj. I sobie Lilu nie stoi. No i w mini LLC tutaj już dostałam dzwonek, no i mogłam jechać. Był to konkurs dokładności bez rozgrywki, a że pojechaliśmy go na zero, to oznaczało to też, że mamy pierwsze miejsce. Jednak no wszyscy, którzy przyjechali na czysto, to pierwsze miejsce mieli. No i co, no tutaj właśnie ładnie sobie skoczyliśmy tą pierwszą przeszkódkę. Tutaj już szukałam dalej tej następnej przeszkody, którą był po prostu taki, nie wiem, czy to chyba był okserek, nie wiem, do stacjonaty z parkura, a następnie była przeszkoda po przekątnej, najprawdopodobniej z napisem JKS Przybyszewo. Właśnie to był ten jeździecki klub Przybyszewo, w którym właśnie były te zawody, czyli było to Leszno. Następnie na Chochlika, a następnie Pezydiota. No i tutaj też bardzo fajnie ta linia nam poszła. Następnie na siódemeczkę brązową. Tutaj też dosyć spoko. Na tych zawodach właśnie tutaj Hipolit wolałam pychać troszeczkę wolniej, żeby po prostu sobie bardziej ten mój dosiad, to wszystko po prostu sobie przepracować, niż jechać tak jak właśnie na Woli, jechaliśmy wtedy te kłuce na szybkość. No a że to były te dokładności, to wolałam pojechać to wolniej. No i tutaj właśnie już skończyliśmy parkour. No i to na tyle z mini lelki. No i tutaj ponownie dostaliśmy dzwonek. No i sobie zagalopowałam. Ten przejazd był niestety troszeczkę gorszy, ale o tym dowiecie się za chwilę. Do jedynki naprawdę fajnie, fajne tempo. Troszeczkę tutaj z tego co widziałam właśnie blisko, no ale jakoś się udało. Tutaj niestety zła noga, natomiast ja to widziałam i dałam troszeczkę łydeczki Lili, żeby ją zmieniła. No i do dwójeczki tutaj akurat bardzo fajnie, w linii szybko i nawet spoko się cofnęłam. No i tutaj po trójce już zaczął mi spadać kask.
Nie wiem właściwie czemu, najprawdopodobniej dlatego, że kok mi się poluzował i kask przez to zaczął spadać i dlatego tutaj nie widziałam odległości. Przez co po prostu nie wiedziałam, przez to, że ten kask mi spadł, nie widziałam tej odległości, no i nie wiedziałam zbytnio jak to pojechać. Więc po prostu dodałam. No i tutaj już jechałam z tak naprawdę kaskiem na oczach i cały czas machałam głową do góry, żeby go podnieść, bo po prostu nie było czasu, żeby ten kask ogarnąć, no... Jakby to jest parkour, jednak no tutaj nie ma czasu na takie rzeczy. No i tutaj już na niektórych właśnie przeszkodach widać, że albo staram się po prostu w ogóle średnio zabierać z tym koniem, żeby mi się nie... No widzicie tutaj, gdzie mam ten kask. No i w końcu pojechałem cały ten parkour, mimo tej jednej zrzutki, ale mimo wszystko jestem z tego zadowolona. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Przepraszam z góry, że nie było tyle materiałów. Natomiast było to bardzo ciężkie ze względu na sytuacje, które nam się przydarzyły podczas drogi i tak dalej. No i co? To były naprawdę fajne zawody. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia. Do następnego.